Dzień dobry, Anna Nowosielska. Witam Was serdecznie na kanale Krakowia Maraton. Dzisiaj spotykamy się w sklepie Biegacza. To właśnie stąd co sobotę o 10 ruszają nasze treningi biegowe, na które serdecznie Was zachęcamy. Są one organizowane razem z naszym sponsorem technicznym ASICS i sklepem Biegacza właśnie, a ze mną przedstawiciele obu marek: Gabriela Snochowska, general manager w sklepie Biegacza i Kacper Piech, frontrunner ASICS Polska. Witajcie! Witajcie, cześć. Tam, cześć. Jestem laikiem, chciałabym zacząć biegać. Od czego powinnam zacząć, jeśli chodzi o dobór odpowiedniej garderoby? To, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja zacznę tak dosyć przewrotnie od takiego najbardziej cichego, ukrytego bohatera biegania, a mianowicie w przypadku kobiet to są staniki do biegania. Podstawa. E, oczywiście, e, myśląc oczywiście o rozpoczęciu tej formy aktywności, oprócz obuwia, naprawdę warto zacząć od bardzo właściwego doboru stanika biegowego, takiego, który zapewni nam. Taką ciekawą e, właściwość jak enkapsulacja, czyli po prostu zamknięcie piersi w miseczce. Naprawdę. Która z pań rozpocznie swoją przygodę biegową od właśnie dobrania tego elementu garderoby, poprawnie? Myślę, że z powodzeniem, razem ze swoimi, oczywiście, bardzo dobrze dobranymi butami, na pewno w tej przygodzie pozostanie. A później, jeżeli chodzi o pozostałe elementy garderoby, to muszę powiedzieć, to zależy. To zależy od tego, o jakim sezonie mówimy, tak i oczywiście od naszych preferencjach, tak, od naszych potrzebach. No i tutaj, tak naprawdę, naprawdę otwiera nam się taka dosyć szeroka szeroka gama Przede wszystkim w ogóle w odzieży, czy to tej dobiegania, czy do innych form aktywności. Chodzi o to, aby efektywnie odprowadzać wilgoć z powierzchni naszego ciała, ponieważ ta wilgoć rzeczywiście, czyli po prostu pot, może nam narobić tutaj pewnych przykrości. Czyli właściwości materiału. Właściwości materiału. Są to materiały syntetyczne i warto oczywiście zwracać na wysokiej jakości tkaniny. Głównym takim składnikiem tych tkanin to jest najczęściej poliester, to jest poliamid, to jest Nylon. Generalnie jeżeli chodzi o bieganie, no to tak naprawdę teraz jesteśmy na przednówku, tak? za chwileczkę już wiosna, której się nie możemy doczekać. Natomiast każdy okres taki przejściowy wiąże się z tym, że ta garderoba jest najbardziej zróżnicowana, ponieważ i warunki pogodowe są najbardziej zróżnicowane i potrafią nas... Zaskoczyć! Czyli biegacz powinien być przygotowany na każdą ewentualność. Tak jest, ale takim must have na pewno jest oczywiście dobra pierwsza warstwa. Czyli element, który przylega do, element garderoby, który przylega do naszego ciała, a więc efektywnie odprowadza wilgoć z naszego ciała na zewnątrz. Tam jest już oczywiście odparowany. Dzięki temu po prostu czujemy komfort, suchość, nie mamy żadnych otarć, więc pierwsza warstwa. Natomiast oczywiście do. Do góry dobieramy właściwy dół, czyli mogą to być na przykład na taki okres przejściowy leginsy. Produkty biegowe tym odznaczają się od Produktów nie wiem, treningowych, na przykład na siłownię, e, od innych dyscyplin sportu, że mają sporo takich charakterystycznych atrybutów, a mianowicie e, ściąga oczywiście w pasie, do właściwego wregulowania talii. E, są to też takie bardzo rozliczne kieszonki. A no, te kieszonki służą nam do tego, że jednak jak wybiegamy na, na trening najczęściej chcemy coś ze za sobą zabrać. A to smartfon, nieodłączny element naszej codzienności. E, a to na przykład kluczyki, e, kartę kredytową. Generalnie sporo takich niezbędnych, małych drobiazgów, więc, więc odzież biegowa ma najczęściej właśnie takie charakterystyczne atrybuty, czego najczęściej e, nie posiada inna odzież. Tu na przykład w tym przypadku tych leggingsów też mamy taki bardzo ciekawy element, który można sobie zahaczyć, na przykład kurtkę. Zrobi się troszeczkę cieplej, ściągamy kurtkę, można ją tutaj Tutaj, tutaj zahaczyć. No i ogóle przemyślane. Tak, wszystko jest przemyślane. I tak naprawdę w takim okresie też obowiązuje ubiór tak zwany warstwowy, czyli na cebulkę. Czyli zaczynamy od tych pierwszych warstw i później komponujemy ten ubiór dalej. Jeżeli jest pogoda wietrzna, jest chłodno, ubieramy na siebie kolejne warstwy. Czyli na przykład warstwę dogrzewającą, bluzę. Jeżeli jest bardzo wietrznie, czy rzeczywiście deszczowo, nie każdy w taką pogodę też oczywiście wychodzi, chociaż nie wiem, jak tyka ja twierdzę, że nie ma złej pogody, jest tylko e ewentualnie niewłaściwie e dobrana e garderoba. Wówczas rzeczywiście sięgamy po taką trzecią warstwę, czyli kurtkę. No i tu już w zależności od tego, jaką mamy porę roku, wybieramy kurtki albo z membraną, czy takie, które nie przepuszczają wody, wilgoci, albo kurtki lżejsze, które de facto mają za zadanie by nie wychładzać naszego organizmu, na przykład w wietrzną pogodę. Wiemy, że jednak wiatr działa w ten sposób, że po prostu bardzo mocno wychładza organizm, więc taka bariera w postaci lekkiej kurtki wiatrówki właśnie taką tutaj, Opcjonalnie się. No i tak naprawdę wiosna. Wiosna, czyli taki no, okres, w którym najwięcej e, trzeba przykuć e, uwagi do decyzji w ogóle, jak się ubrać na trening. Od e, czego ty zaczynasz? Wyjście e, na trening? Ja zaczynam od odpalenia aplikacji z pogodą. Tam, <laughs> tak. gdzie mam na przykład po godzinie podane, czy będzie deszcz, wiatr, temperatura, tylko. Temperatura bardzo warto zwrócić uwagę na temperaturę odczuwalną, bo najczęściej jest tak, kiedy pojawi się jakikolwiek deszcz, wiatr, wtedy temperatura odczuwalna może być dużo niższa. Na przykład w tym okresie, tak jak wczoraj czy, czy dzisiaj, no dzisiaj jest tak bardziej słonecznie, ale na przykład może być 7-8 stopni na plusie. Ale na przykład odczuwalna temperatura minus jeden, plus jeden. No i to już jest. To robi różnicę. To już jest. Y, trzeba wtedy jednak zastanowić się, że no, jednak nie jest te 7-8, jak gdzieś tam nawet widzieliśmy na prognozie pogody w telewizji, czy, y, czy no, te, same te stopnie niczego jeszcze nam nie powiedzą dokładnie. Ale ta tempera odczuwalna, odczuwalna temperatura właśnie uwzględnia wszystkie inne czynniki. Więc jak już sprawdzę sobie przed wyjściem na trening, bo tak jak Gabriela mówiła, no to ten y, okres wiosenny, y, Chociaż te zimy też są bardzo zmienne ostatnio, ale właśnie szczególnie wiosna jest bardzo trudna, więc po sprawdzeniu, jaka jest temperatura, no od razu oczywiście musi zagrać doświadczenie. No ja już biegam sporo, więc jakby bardzo szybko tą decyzję podejmuję. A każdy biegacz musi wiadomo sam do tego, do tego dojść, jaka temperatura, jak na niego wpływa. Zazwyczaj kończy się tym, że ubieramy się. Za ciepło, bo jest y, powiedzmy 7-8 stopni. No, ludzie chodzą w kurtkach, jest zimno. Natomiast w bieganiu zawsze jest zasada taka, żeby jednak ubrać się sporo lżej. Mieć Więc, w głowie to, że zaraz się rozgrzejemy i jednak będzie nam gorąco. Dokładnie. Zazwyczaj to pierwsze uczucie na treningu powinno być takie, że jest nam lekko chłodno. Nawet po kilku ćwiczeniach Mamy wiadomo, motywację. rozgrzewających. Tutaj też jest właśnie pod kątem treningowym trzeba uważać, bo zazwyczaj właśnie jak jest zimno, ciągnie nas do przodu, ale takie pierwsze 5, 7, 8 minut jest bardzo przyjemne, jak jeszcze się dogrzejemy, ale trzeba w pewnym momencie się opanować, bo wiadomo, że ciężko w takim, w takim tempie przebiec cały trening, więc tutaj trzeba uważać. No ale zazwyczaj właśnie te warstwy dość cienkie. I przed treningiem decydujemy sobie, czy wystarczą mi na przykład koszulka pod spód plus yy, cienka bluza. Tutaj mówimy powiedzmy o takich temperaturach 12, 18, może stopni. To już też zależy konkretnie od, od osoby. Trochę mniej, okolice 8, 12. No, w zależności na przykład, czy jest mocniejszy wiatr, to już może być potrzebna jeszcze jak trzecia warstwa, taka lekka, tak zwana wiatrówka cienka. Może być taka sytuacja, że Mamy dzień zimniejszy. 4-5 stopni, nawet odczuwalna właśnie bliżej zera niż, niż tych 10. Właściwie wtedy jeszcze nawet jakieś dodatkowe elementy, jak rozumiem. No, rękawiki, wtedy zazwyczaj, zazwyczaj te trzy tafisa. elementy jakby zostają warstwy, tylko w ramach tych trzech warstw już szukamy troszeczkę ocieplenia. Czyli ta druga bluza już nie jest taką cieniutką bluzą, tylko już z lekkim, z lekkim ociepleniem. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś bluzach grubych, bawełnianych, czy kurtkach. Wszystko musi mieć właściwości właśnie e, oddychające, ale już nie jest to taki bardzo przebiewny materiał, tylko jak chcemy troszeczkę dołożyć ciepła, minimalnie grubsza warstwa, podobnie z kurtką trzecią warstwą, czyli może być to wiatrówka bardzo lekka, a w tych warunkach, które bardziej przypominają zimę, już te lekkie ocieplenie Musi być. Generalnie zima, jesień, tak jak mówię, te okresy przejściowe, to jest taki czas, w którym najtrudniej o taki zestaw standardowy do biegania. Jest to spowodowane tym, że każdy z nas ma jednak też taką indywidualną ciepłotę, odczuwanie odczu 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 ciała. Zdecydowanie tak, panie szczególnie na przykład marzną. Tak, to są te newragiczne punkty, dłonie, jednak my troszeczkę szybciej e, marzniemy. Mamy też, mniejszą... Różne też Mamy krążenie, prawda? Oczywiście. Nie, który... Tak. Generalnie bardziej marzną od innych. Dokładnie. Nie? Dlatego tutaj ja zachęcam do tego, żeby oczywiście no udać się też do takiego miejsca jak sklep biegacza, bo mimo wszystko można na miejscu, adresując swoje potrzeby do doradcy, dobrać i skomponować właśnie taki idealny zestaw jednak dla siebie. Dlatego, że tak jak mówię, znam też przypadki osób, które bardzo marzną na treningach, i tutaj też jest kwestia oczywiście poziomu. tak. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jednak powoli sobie truch, ta bądź na przykład uprawia marszobieg, jest to osoba początkująca, będzie to troszeczkę inna generacja tego, tego, tego ciepła niż osoba, która biegnie, że robi po prostu mocny trening. Tak? To, będzie, to będą troszeczkę dwie inne historie. Więc tak jak mówię, ja też wiem, że ten okres mój zimowy, jesienny, przednówek, to jest ten okres, w którym trudno o taki jeden zestaw odzieży złoty. Tutaj rzeczywiście jest taki. Mix and match. Cały czas, że tak, tak jak Kacper powiedział, dobieramy. Oczywiście, im to doświadczenie nasze jest większe, to już tak naprawdę robimy to zupełnie automatycznie dobieramy sobie ten set. Natomiast im bardziej jesteśmy początkujący, musimy się troszeczkę też tego nauczyć. Poprzez doświadczenie. Wszystkich właśnie zachęcam, żebyśmy w ten sposób myśleli o bieganiu, jako o tej takiej demokratycznej formie ruchu, e, którą tak de facto możemy realizować w każdym momencie. Nie jest to nie wiem, sport zespołowy, gdzie rzeczywiście musimy e, mieć drużynę znajomych e, i, i umówić się. Możemy wyjść na. na Trening, no właśnie trening, no po prostu bieganie, tak? Poruszać się w każdym dowolnym momencie. A ja też wiem i, i gwarantuję to, że tak naprawdę wybierając też bardzo dobre produkty do, do biegania. Jestem o tym też przekonana, że nawet jeżeli te endorfiny nas nie poniosą w kierunku maratonu, to będziemy mieli na pewno Odzież, sprzęt, które sprawdzą się naprawdę w wielu formach różnych innych dyscyplin, tak jak w treningu, też na siłowni, w Nordic Walking, etc. Po prostu długich spacerach, bo bieganie, tak jak rozmawiałyśmy przed, przed wywiadem, zaczyna się od chodzenia, tak naprawdę. To tak, jest start. Jeżeli zaczynamy biegać, to zaczynamy tak naprawdę od chodzenia. A tak i jest. Jeśli chodzenie, to oczywiście buty. Dobre buty to jest absolutna podstawa. Kacper, zgadzasz się? Tak, no buty są takim elementem stroju, który no, warto od samego początku o to zadbać, bo wiadomo, że pierwsze kilometry, jeszcze takie krótkie dystanse, jak gdzieś tam w jakichś tenisóweczkach swoich pobiegamy, to o ile to są bardzo krótkie dystanse, to jeszcze możemy sobie dać radę, ale zazwyczaj jak już próbujemy jakikolwiek dłuższy dystans, kilku kilometrów i więcej przebiec, i. Widać, że no, to bieganie y, zaczyna się nam podobać. No to kreowanie takich y, dobrych y, postaw ruchowych jest bardzo ważne. Także warto przede, warto, warto przede wszystkim na początku zorientować się. Jakby w jaką stronę butów iść? Bo to, że tutaj widzimy na ścianie za Właśnie. nami różne buty, dla to, to dla większości spektrum. takich początkujących to tutaj widzi na przykład osoba buty czarne z różowym, białe z zielonym i, i tak i dalej. A tak naprawdę, no, tak jak ja jako trener, no to bardziej widzę oczywiście właściwości różnych butów, czyli przede wszystkim no, taka pierwsza rzecz, która w, w, w amatorskim bieganiu się. Zaczyna, czyli no przede wszystkim wsparcie takiej amortyzacji. Nasze mięśnie często wstają sprzed komputera, ciało nie jest jeszcze przygotowane, żeby przenosić takie obciążenia w czasie biegania, więc trzeba sobie troszeczkę pomóc. Więc ta amortyzacja na początku jest ważna. No i tak jak tutaj mamy na przykład właśnie te Pokażę buty Gel Nimbus. No i one charakteryzują się bardzo dużą amortyzacją przede wszystkim, więc to jest dla początkujących wybór, wybór bardzo fajny. Ale też dla zaawansowanych, bo to oficjalny ból od Krakowia maraton tego I Przede wszystkim do y, długich dystansów. Dystans się wydłuża. Troszkę się opada. Z sił potrzebujemy tego wsparcia trochę więcej, i szczególnie półmaraton, maraton docelowo. No tutaj właśnie takie wsparcie jest bardzo ważne, więc. I ta poduszeczka z tyłu, więc, jak rozumiem, i, robi więc nimbus dla większości biegaczy właśnie pod dystans maratonu, jako startówka będzie naprawdę fajna. No warto na początku też przygody z bieganiem zorientować się, czy nie mamy jakichś. Typowych problemów z krokiem biegowym. Czyli na przykład bardzo często zdarza się, że biegaczom schodzi troszeczkę kolano do przodu i, i występuje tak zwana nadpronacja. Wtedy bardzo potrzebna jest stabilizacja, żeby od tej wewnętrznej strony Troszeczkę ten but był twardszy. Wtedy, nawet jak robimy zwykłe przysiady, czy biegniemy, kolano nie schodzi do środka, co zawsze taki krok troszeczkę koślawy powoduje przeciążenia różne. Natomiast but stabilizacyjny, czy też właśnie z większą ilością amortyzacji odznacza się tym, że no jest w stanie ustabilizować troszeczkę ten krok i nie pogłębiać tych, tych naszych błędów. I na początku wiadomo, oczywiście bardzo dużo się korzysta z tej stabilizacji, ale z czasem ciało uczy się też samemu stopniowo coraz lepiej coraz lepiej technicznie biegać, na przykład tutaj odnośnie stabilizacji, czyli no wydawałoby się, no wiadomo, może się jeden podobać, but może drugi, ale na przykład już troszeczkę są inne jego właściwości, więc, jeżeli u kogoś na przykład wystąpi taka większa nadpronacja, czyli jak stopa schodzi do środka kolano, no to na przykład lepszym wyborem może być ten but Kajano. Natomiast wśród osób, które no aż takiej dużej wady nie mają, może być lepszym wyborem Nimbus. Więc, jak widać, jakby dużo jest różnych modeli. Które... rozumiem, że w sklepie biegacza taka podstawowa diagnoza stopy jest y, możliwa do wykonania tak. i, i dobierana jest oczywiście. Do bóg, tak Oczywiście. Tak, tak jak Kasper mówi z perspektywy, oczywiście, trenera, e, tak też my, e, na pewno powiem, jak to wygląda z perspektywy, spotykamy codziennie setki e, biegaczy już z doświadczeniem, czy też pretendujących e, biegaczy, rozpoczynających swoją. Mnie mam wspaniałą przygodę z bieganiem, natomiast rzeczywiście ten proces na początku może nieco przerażać. Stajemy przed wielką ścianą, z, tak jak wspomniał Kacper, kolorowy, kolorowego obuwia. Faktycznie kolorystyka i technologie naprawdę idą bardzo mocno do przodu. Mam tą perspektywę ostatniej minionej dekady i tu rzeczywiście muszę przyznać, że tak, postęp jest, on jest ogromny, on jest w kierunku oczywiście technologii, która nas chroni, e, która przed tym po, pozwala nam się szybciej regenerować, ale buty są naprawdę bardzo lekkie. Ale taki proces naprawdę warto przejść. Mówię o procesie doboru, indywidualnego doboru obuwia. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego to jest takie ważne, że bardzo się różnimy. Różnią się nasze, nasza historia e, się różni, tak? Nasz aparat ruchu się różni. Różnimy się po prostu płcią, wagą, e, sposobem biegania, e, właśnie tym, o czym mówił Gasper, czyli tym przetaczaniem stopy, tym Mistycznym, mistyczną y, supinacją, czy też pronacją. Czyli po prostu chodzi o to, jaka jest nasza biomechanika stopy, czyli przetoczenie tej stopy podczas biegu. I jak rozumiem też, jakieś deformacje ewentualnie płaskostopu Też musimy brać pod uwagę. Tak, pewne y, kwestie związane z też uszkodzeniami, y, jakimiś wcześniejszymi historiami, y, nawet chirurgicznymi, wszystko to bierzemy pod uwagę. Y, w sklepie biegaczy jak najbardziej taki dobór, y, taki dobór realizujemy. To jest indywidualny dobór obuwia, mierzymy y, stopę, mierzymy ją zarówno wzdłuż, wszerz, sprawdzam jak ona pracuje już podczas tego ruchu, ta analiza dynamiczna, tak zwana, one są wszystkie bardzo ważne, żeby rzeczywiście zobaczyć jak ten indywidualny krok biegowy, jak ta stopa, ta anatomia wygląda. Dobieramy również oczywiście w obuwie podtęgość czyli szerokość, tak wprost mówiąc, stopy. I rzeczywiście warto skorzystać z doświadczenia takiego doradcy, dlatego, że naprawdę może to brzmi szalenie, ale naprawdę nasi doradcy tą ogromną wiedzę mają i pozwolą. Um, na podstawie takiego badania, dobrać idealny do potrzeb bud. Więc dodajmy, że nie tylko teoretyczną wiedzę, ale też wielu z nich po prostu biega i to z osiągnięciami. Zdecydowa <laughs> Zdecydowanie polecam zagłębić się rzeczywiście tutaj w szeregi e, naszego zespołu sklep-biegacza. No, w naszym zespole są i, i sprinterzy, i średniodystansowcy, i też oczywiście maratończycy, ultrasi, biegacze trailowi, więc jakby to doświadczenie jest naprawdę duże i, i staramy się po prostu. Po prostu to do doświadczenie też ze sobą dzielić właśnie po to, żeby dobrać Państwu wam naprawdę najlepszy sprzęt, właśnie też na start. Ale oczywiście też tutaj doświadczeni biegacze powodują też, że po prostu mamy dużo większe wyzwanie, a też możemy dużo więcej podyskutować sobie o już tych smaczkach sprzętowych. Także tak, zdecydowanie buty to jest naprawdę taka podstawa, żeby dobrze zacząć i. Wiem, że to może taki jest troszeczkę mit, czy, czy, po, czy potrzebuje dobrych butów od samego początku? Według nas jak najbardziej tak, ponieważ to właśnie wtedy, kiedy zaczynamy, Jesteśmy najbardziej narażeni na wszelkiego rodzaju właśnie kontuzje, ponieważ jeszcze nie mamy tego doświadczenia. Nasz aparat ruchu tak de facto dopiero nawyka do, tego, do, tego, do tej formy ruchu. Więc zdecydowanie tak powinniśmy od samego początku dobrać właściwe obuwie, odpukać, jeżeli mówię te endorfiny kogoś nie doprowadzą do 10 kilometrów do startu na półmaratonie czy maratonie, to jestem o tym przekonana, że zyskają Państwo najwygodniejsze buty na świecie, jakie do tej pory mieli. Natomiast jestem przekonana, że endorfiny akurat wyzwalane podczas ruchu Zrobią swoje. Pasja, zaangażowanie, eksperckość, nic, nic dodać, nic ująć. Jeżeli szukacie butów, to koniecznie trzeba zajrzeć do sklepu biegacza. I tak samo, jeśli chodzi o garderobę. Naprawdę, myślę, że wyczerpaliśmy temat. Dziękujemy Wam pięknie. Zapraszamy do sklepu biegacza przy Kałuży 1 na stadionie miejskim Krakowia w Krakowie i oczywiście w sieci. Zapraszamy na nasze treningi biegowe. I oczywiście zapraszamy na 20. Jubileuszowy Krakowia Maraton oraz imprezy towarzyszące, bo nie trzeba od razu biec dystrybucji. Tansu maratońskiego, można zacząć od mini, czyli jednej dziesiątej, dookoła krakowskich błoń, tuż obok nas. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo.